W kolejnym wydaniu kryminalnych opowieści na kanale Podejrzani przenosimy się na Dolny Śląsk, do Świdnicy. Tam powstał gang, który działał nie tylko w Polsce, ale i za granicą, zajmując się kontrolowaniem agencji towarzyskich, handlem środkami odurzającymi i bronią, sutenerstwem, napadami czy rozbojami. Na jego czele stali Piotr T. i Stanisław S. Byli reprezentanci Polski w boksie. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Historii grupy bokserów ze Świdnicy można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify oraz iTunes. Zachęcamy też do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani. W ten sposób zyskać można wiele nagród, od pozdrowień przez wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, aż po specjalną serię reportaży czy wywiadów tylko dla wspierających. Świdnica, Dolny Śląsk, rok 1996. Niejaki Zbigniew M., pseudonim Łodziak, i Marcin W., przy okazji transakcji narkotykowej, kupili też pistolet gazowy po przeróbce umożliwiającej strzelanie amunicją bojową. Od razu wpadł im do głowy pomysł, by samemu zacząć przerabiać, a nawet produkować pistolety i sprzedawać je lokalnym gangsterom. Produkcją miał zająć się Ryszard M., posiadający ku temu możliwości, jako że pracował w firmie, na której wyposażeniu były takie urządzenia jak frezarki czy tokarki. Marcin W. przemycał natomiast do Polski pistolety gazowe z Niemiec. Tymczasem dwa lata później, w 1998 roku, dwóch byłych reprezentantów Polski w boksie z lat 80., niegdyś zawodników Polonii Świdnica, Stanisław S., pseudonim Kaptur, i Piotr T., zaczęli tworzyć swój gang. Do struktury należeli m.in. Aleksander N., również pięściarz, trenujący w Gwardii Wrocław, czy Daniel B. Początkowo grupa przejmowała kontrolę nad lokalnymi agencjami towarzyskimi. Dwie z nich to Rancho w Marcinowicach i Siedem Pokus w centrum Świdnicy. Takie agencje były dla nich źródłem dochodu, miejscem spotkań, także z innymi grupami, jak na przykład wrocławskiego gangstera Piotra S., pseudonim Szadok, ale też sposobem na zjednywanie sobie policjantów czy prokuratorów. Kolejnym etapem było nawiązanie za pośrednictwem Daniela B. kontaktu z Łodziakiem i Marcinem W. Ustalono szczegóły współpracy i rozpoczęto produkcję oraz handel bronią na szeroką skalę. Sam tylko Marcin W. w latach 1996-2002 miał przewieźć do kraju co najmniej 170 pistoletów gazowych marki ROM oraz Walter. Kolejną setkę wyprodukowali, korzystając z pomocy Ryszarda M. On sam za jedną sztukę broni otrzymywał blisko 400 zł, a zakup broni od gangu to koszt rzędu 2-2,5 tysiąca złotych. Gdy wiele lat później, bo w 2013 roku ujawniono i zlikwidowano tę nielegalną fabrykę broni, w której funkcjonowała nawet testowa strzelnica, śledczy zakładali, że z wyprodukowanych tam pistoletów mogło zginąć 11 osób. Ofiary to na przykład dwóch mężczyzn zastrzelonych w Kotlinie Kłodzkiej w 1998 roku. Obok wymuszania haraczy z agencji towarzyskich i handlu bronią, gang bokserów dokonywał też rozbojów czy napadów. Najważniejszą gałąź działalności grupy stanowiły jednak przemyt i handel narkotykami. W tamtym czasie bokserów śmiało można było określić mianem największych dostawców holenderskiej marihuany do Polski. Szacowano, że ich kurierzy wykonywali nawet po 3-4 kursy w tygodniu, przewożąc w specjalnych skrytkach po 10 kg tego narkotyku. Łącznie przez kilka lat mogło to być nawet 800 kg marihuany. O tym, jak istotna była dla gangu ta działalność, świadczą zeznania jednego ze świadków. Mówił on, że szefowie grupy mieli zlecić podłożenie ładunku wybuchowego pod samochód dilera, który zaszedł im za skórę. Gdy zasugerowano im ryzyko związane z obecnością osób postronnych, choćby żony i małego dziecka dilera, bosowie mieli stwierdzić, że ich to nie interesuje. We wrześniu 2003 roku gangsterzy otrzymali zamówienie na tabletki ekstazji o wartości 4,5 miliona złotych. Mieli dostarczyć je do stolicy Austrii, Wiednia.
Do spotkania rzeczywiście doszło, a gdy w pokoju hotelowym dobijano targu, okazało się, że transakcja to prowokacja amerykańskich i austriackich służb. W ten sposób rozbito gang bokserów, choć jednego z jego liderów, Stanisława S., pseudonim Kaptur, zatrzymano dopiero w lipcu 2004 roku. Dużą rolę w rozpracowaniu tej struktury miał wspomniany wcześniej Daniel B., który przyjął status świadka koronnego. Oczywiście bokserzy próbowali potem podważyć jego wiarygodność, ale ani prokuratura, ani sąd nie miały wątpliwości co do prawdziwości jego zeznań. Na tym wydarzenia związane z grupą bokserów wcale się nie kończą. Drugą część tej historii stanowią perypetie związane ze śledztwem i procesami, które łącznie trwały więcej lat niż funkcjonował sam gang. W czerwcu 2005 roku aresztowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, którzy mieli współpracować z gangsterami. Mowa o 8 policjantach, którzy przyjmowali od przestępców łapówki w postaci pieniędzy, różnego rodzaju prezentów, a także usług w agencjach towarzyskich kontrolowanych przez bokserów. W zamian za to wynosili informacje z komendy. 6 z 8 funkcjonariuszy, Marek A., Sławomir C., Stanisław N., Marcin W., Jaromir Z. oraz Wiesław Rzet, poszło nawet o krok dalej i stało się regularnymi członkami gangu, między innymi handlując narkotykami. Co ciekawe, dopiero w 2008 roku z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zwolniono ostatniego policjanta spośród tych podejrzewanych o współpracę z przestępcami. 2 lata później do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom. W międzyczasie lipiec 2006 roku przyniósł oskarżenie 33 członków gangu bokserów o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt i handel narkotykami oraz bronią, wymuszenia haraczy i inne przestępstwa. Niespełna rok później, w czerwcu 2007 roku, zapadł wyrok. Liderów grupy skazano na najwyższe wyroki. Stanisława S. na 13 lat, a Piotra T. na 11 lat pozbawienia wolności. 4 osoby uniewinniono, a pozostali, w tym były pięściarz Aleksander N., usłyszeli wyroki od 1,5 do 8 lat pozbawienia wolności. 28 oskarżonych zapowiadało apelację, zaś prokuratura chciała odwoływać się od orzeczeń wobec 17 osób. 24 czerwca 2008 roku zapadł prawomocny już wyrok w tej sprawie. Względem 21 osób wyroki podtrzymano, za to wobec reszty kary nieznacznie zmniejszono. W ten sposób Stanisław S. ostatecznie miał do odbycia karę 12 lat pozbawienia wolności. Tyle że w maju 2010 roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania ze względów proceduralnych. Okazało się, że na 18 rozprawach jednego z oskarżonych reprezentował nie jego adwokat, Wojciech K., zaś współpracujący z nim aplikant adwokacki. Nie był jednak do tego uprawniony, bo znajdował się na pierwszym roku aplikacji, a przed sądem w sprawie karnej mógłby samodzielnie występować dopiero od 3 roku. W ten sposób gangsterzy nie byli już prawomocnie skazani, za to wciąż tymczasowo aresztowani od 6, a niektórzy nawet od 7 lat. W związku z tym sąd musiał stworzyć im możliwość odpowiadania w ponownym procesie z wolnej stopy. Stanisław S. i Piotr T. odzyskali wolność po wpłacie poręczeń majątkowych w wysokości 190 tysięcy złotych każdy. Objęto ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Krótko po tych wydarzeniach adwokat Wojciech K. miał zostać oskarżony o wręczenie łapówki prokuratorowi, w zamian za co ten miałby zwolnić z aresztu jego klienta. Nie miało to jednak związku z gangiem bokserów. Na początku 2011 okazało się, że adwokat Wojciech K. nie poniesie natomiast odpowiedzialności za wysłanie nieuprawnionego aplikanta na rozprawy. Miało być to jego nieumyślne niedopatrzenie, a Sąd Najwyższy nie złożył nawet wniosku o karę dyscyplinarną do Okręgowej Rady Adwokackiej. Tymczasem w 2011 proces gangu bokserów miał ruszyć od nowa. Wiadomo, że 4 lata później wciąż trwał. Czy i jak się zakończył, tego nie udało się ustalić. W 2013 roku, o czym już wspominaliśmy, zlikwidowano w Świdnicy nielegalną fabrykę broni. Prowadziły ją osoby powiązane z bokserami.
m.in. Zbigniew M., pseudonim Łodziak, Marcin W. i Ryszard M. Piwnicę jednego z budynków przekształcono w testową strzelnicę, na której ujawniono ślady po oddanych strzałach i łuski. W listopadzie 2013 roku skierowano w tej sprawie akt oskarżenia do sądu. Obejmował on 26 osób. Zanim zapadły wyroki, trzeba na chwilę zatrzymać się przy roku 2015. Wtedy to we wrześniu Stanisław S., pseudonim Kaptur, wygrał sprawę wytoczoną Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu za zbyt długie tymczasowe aresztowanie. Domagał się 50 tysięcy złotych, choć niektóre źródła podają, że 50 tysięcy euro. Ostatecznie otrzymał odszkodowanie w wysokości 13 tysięcy złotych. Miesiąc później, w październiku, do Świdnicy zawitała Beata Szydło, przyszła premier, od listopada 2015 roku. Na spotkaniu z jej zwolennikami pojawiło się kilku mężczyzn, którzy zakłócali porządek, wykrzykując różne hasła i gwiżdżąc. Okazali się nimi byli członkowie gangu bokserów, m.in. Jacek B., pseudonim Sznurek, i Artur O., pseudonim Ostry. Skazani w przeszłości za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel bronią czy narkotykami. Proces dotyczący nielegalnej fabryki broni zakończył się po nieco ponad 3 latach, w maju 2017 roku. Trwał tak długo, bo oskarżeni robili wszystko, aby storpedować postępowanie i doprowadzić do przedawnienia. Składali wnioski o wyłączenie sędziego, przedstawiali zwolnienia lekarskie. W końcu sąd zdecydował o wyłączeniu ze sprawy wątku jednego z głównych oskarżonych, lidera grupy bokserów Stanisława S., pseudonim Kaptur. To pozwoliło doprowadzić proces do finału. Choć oskarżonym groziło do 10 lat pozbawienia wolności, skazano ich na dość niskie kary, jak na to, że z ich broni mogło zginąć 11 osób. Od roku do 5 lat pozbawienia wolności. Stało się tak dlatego, że część zarzutów z lat 1996-2002 uległa przedawnieniu. Najwyższą karę usłyszał organizator procederu Marcin W., a Ryszard M. 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Co tyczy się szefów gangu bokserów, Piotr T. został trenerem boksu. Jeszcze w 2017 roku prowadził treningi personalne. Publikował w internecie zdjęcia ze znanymi pięściarzami. Stanisław S. stał się przedsiębiorcą, prowadząc firmy m.in. w branży kosmetycznej. To wszystko na dziś. Jeśli zainteresowały Was kryminalne opowieści na temat grupy bokserów ze Świdnicy, możecie zostawić łapkę w górę, podzielić się opiniami w komentarzach poniżej i skorzystać z opcji wspierania. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału Podejrzani, a także kliknąć ikony dzwonka, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.